20 druga 30. Marcin P. daje sygnał swoim mocodawcom, że może zacząć sypać, powiedział Witold Zębaczyński z Nowoczesnej, odnosząc się do zeznań przesłuchiwanego przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Jarosław Krajewski z PiS-u dodał, że są dowody na to, że Marcin P. nie mógł działać samodzielnie. Dziś przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold po raz drugi zeznawał były szef tzw. piramidy finansowej Marcin P., który powiedział, że patrząc z perspektywy czasu mógł stwierdzić, iż był parasol ochronny nad Amber Gold, ale o jego istnieniu w ogóle nie wiedział. Mówił o tym w kontekście działalności urzędów skarbowych. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold rozpocznie się jutro, kwadrans po godzinie 10. No tak, bo jak można kochać człowieka, jak się siebie nie kocha? Sylwester Latkowski i Michał Majewski, którzy śledzili sprawę kiedyś zrozumie, że bez zgody na kompromisy wszystkie niedziele w miesiącu twoje, miłe moje, miłe moje, miłe twoje, dobre moje, dobre twoje, dobre twoje, dobre moje. Związkowcy na dwa dni przed obradami na temat projektu ustawy w parlamentarnych komisjach przyjęli stanowisko w sprawie proponowanych zmian. Na razie PiS zaproponowało dwie niedziele w miesiącu bez zakazu handlu. Takie rozwiązanie zostało wpisane do projektu ustawy, który w czwartek trafi pod obrady Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Propozycja zaskoczyła związkowców, przyznaje Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Komisja Krajowa w swoim stanowisku podkreśla, że nie ma zgody na kompromisowe rozwiązania w sprawie wolnych niedziel. Jeżeli dzisiaj słyszymy o jakichś dwóch, czasami trzech niedzielach lub jakichś innych rozwiązaniach, to w naszej ocenie nie jest to żaden kompromis, to jest kompromitacja i Solidarność zrobiła wszystko, co do niej należało. Napisaliśmy projekt, zebraliśmy podpisy, doprowadziliśmy do pierwszego czytania. Teraz wszystkie ruchy są po stronie Prawa i Sprawiedliwości i niech Prawo i Sprawiedliwość się z tego tłumaczy, ze swoich decyzji. Ograniczenie według projektu ma dotyczyć sklepów, stoisk, straganów, domów towarowych i wysyłkowych oraz sklepów internetowych, a także hurtowni, z wyjątkiem hurtowni farmaceutycznych. Lista wyłączeń od zakazu obejmuje 24 rodzaje placówek handlowych. To m.in. stacje paliw, apteki, sklepy na dworcach, lotniskach i w szpitalach. W litewskim archiwum historycznym w Wilnie otwarto wystawę poświęconą Konstytucji 3 maja. Ekspozycję przygotowało Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, a jednym z jej organizatorów jest Instytut Polski w Wilnie. Otwarcie wystawy zatytułowanej Konstytucja 3 maja, pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja przyjęta w sposób demokratyczny, poprzedził krótki recital. Hubert Weiss z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie powiedział Polskiemu Radiu, że pomysł wystawy narodził się w Gdańsku w zeszłym roku, podczas spotkania Polsko-Litewskiej Komisji Dwustronnej. Dla nas jest to bardzo ważny moment, bo przypominamy naszą wspólną historię. Nadal historia może nas łączyć. Marcin Łączyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, powiedział, że wystawa została stworzona z powodu otrzymania 2 lata temu przez Konstytucję 3 maja znaku dziedzictwa europejskiego. To jest taka unijna inicjatywa, która honoruje miejsca, ludzi, idee, obiekty, które są związane z tworzeniem podwalin dzisiejszej Unii Europejskiej. Z kolei Ramonius Kraujelis z Litewskiego Archiwum Historycznego zaznaczył, że termin otwarcia wystawy nie jest przypadkowy. 20 października było zaręczenie obojga narodów, a 25 października mija 25 lat od przyjęcia obecnej konstytucji. Tłumaczy Kraujelis z Wilna, Kamil Zalewski. Ekspozycję przygotowaną po polsku i litewsku można oglądać w siedzibie Litewskiego Archiwum Historycznego do końca listopada. Walka z terroryzmem i skutki handlowe, stosunki handlowe w dziedzinie wojskowej zdominowały rozmowy w Paryżu prezydentów Egiptu i Francji. Wizyta egipskiego przywódcy spotkała się z protestami francuskich obrońców praw człowieka. Więcej Marek Brzeziński. Jeszcze przed przylotem prezydenta Egiptu do Francji w Paryżu manifestowali obrońcy praw człowieka domagający się od Emmanuela Macrona, by poruszył problem łamania praw człowieka przez władze w Kairze, bezpodstawne aresztowania i stosowanie tortur. Emmanuel Macron powiedział: oczywiście wyraziliśmy chęć wspólnej walki z państwem islamskim, Al-Kaidą i wszystkimi ruchami terrorystycznymi, by nie dopuścić do ich zjednoczenia się. Obydwie strony zapowiedziały współpracę w walce z terroryzmem islamskim. W Paryżu podkreśla się, że Emmanuel Macron dba o dobre stosunki z Al-Sisi, bo od 2015 roku Egipt zawarł z Francją bardzo korzystne dla niej kontrakty na kupno 24 samolotów bojowych typu Rafale, fregaty, dwóch helikopterowców klasy Mistral i rakiet w sumie na 6 miliardów euro. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Szukając dziury w całym. Wracamy w programie Szukając dziury w całym. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu ponownie. Rozmawiamy dzisiaj o proteście lekarzy rezydentów i o systemie ochrony zdrowia. Ze mną w studiu w Warszawie pani Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com i pani Maria Ligura, ekspertka Klubu Jagiellońskiego, a w Białymstoku jest z nami pan Dariusz Wasilewski, ekspert Fundacji Republikańskiej. Skończyliśmy na moim pytaniu, dlaczego liczby specjalizacji dla lekarzy, w tym lekarzy rezydentów, bo to właśnie jest forma robienia specjalizacji, nie może określić, no powiedzmy w cudzysłowie, rynek medyczny, tylko musi to być określane centralnie, o czym mówił wcześniej przed informacjami pan Dariusz Wasilewski. Z czego to wynika? Jest bardzo różny popyt na świadczenia, na różnego typu świadczenia medyczne i niektóre specjalizacje, jak już wiemy, nie tylko z doświadczeń polskich czy europejskich, ale także tych krajów, które mają to zdrowie najbardziej urynkowione, niektóre specjalizacje są wyjątkowo atrakcyjne finansowo i wówczas oczywiście na nie będzie większy popyt wśród lekarzy starających się o rezydentury. Nawet miałam kiedyś okazję rozmawiać z dziekanem takiego wydziału medycznego w Stanach Zjednoczonych, który mówił, że jednym z jego zadań jako mentora jest na przykład wytłumaczenie rezydentom, na które przyszłym rezydentom, absolwentom jego uczelni, na które z rezydentur mają szansę. Prawda? Znaczy jest tak też również bardzo silna konkurencja o te najbardziej popłatne w przyszłości miejsca. A z drugiej strony potrzebujemy pediatrów, potrzebujemy nie tylko kardiologów interwencyjnych i kardiologów dorosłych, ale potrzebujemy też kardiologów, którzy zajmują się dziećmi i którzy również w Stanach Zjednoczonych zarabiają radykalnie mniej niż kardiolodzy dorosły. Znaczy tutaj rynek tego sam nie reguluje. Tutaj potrzebne są właśnie też pewna polityka państwa. I jeżeli popatrzymy jeszcze się na fakt, jak długo trwa kształcenie lekarza specjalisty, no to widzimy, że nie jest to, że to nie możemy mówić o takich mechanizmach popytu i podaży, jak mamy w przypadku handlu bułkami. No tak, ale tylko tutaj jest jasna sytuacja, że no rynek mamy totalnie regulowany, tak? Nigdy prawie, że rynku nie było 2 lata od powstania kas chorych. Była taka próba jakby działań oddolnych. Samorządowe kasy miały nas reprezentować jako ubezpieczonych. Bez tutaj, jeśli chodzi o rezydentów, to można byłoby wyobrazić sobie, żeby system troszeczkę się jakby przynajmniej w takim małym momencie odwrócił, czyli żeby to rezydentury były otrzymywane przez szpitale, tak? I lekarze mogliby jakby konkurować do tych miejsc. I na przykład to już był też wspólny interes czy samego dyrektora, który chciałby związać lekarza ze swoim miejscem pracy, na przykład szpital powiatowy, tak? Miejsce życia, mieszkanie, domek, no przez to szpital też zarabia. Więc panie dyrektorze, natomiast sytuacja jest jakby totalnie wyjątkowa, bo tak jak sytuacja demograficzna wymusiła działania obecnego rządu też w sposób bardzo radykalny, te 500+ krytykowane czy nie, to teraz my nie mówimy teraz, nie dyskutujemy, ile korników na przykład mieści się w słoiku i czy tutaj jedno drzewo padnie czy nie, tylko mówimy o wręcz o życiu ludzi, tak, kto będzie nas leczył, społeczeństwo się starzeje. A jeszcze pisząc raport właśnie tutaj z fundacją, też takie ciekawe też cyfry, które mogą przemówić tutaj do słuchaczy. W ciągu ostatnich 4 lat zwiększyło się ilość lekarzy o 10 tysięcy. Natomiast ilość porad udzielanych w tych samych przychodniach, uśredniając oczywiście, zwiększyła się o ponad 20 milionów. A sama izba lekarska, na ile te dane są wiarygodne, ale są, prawda, to jakby alarmuje, iż 20 tysięcy lekarzy powinno już być na emeryturze, a 14 tysięcy kolejnych lekarzy ma przejść na tę emeryturę w ciągu ostatnich 4 lat, a są aktywni tylko w zawodzie dlatego, że nie ma kto ich zastąpić właśnie, ci oczekiwani chociażby rezydenci, czyli młodzi lekarze, czyli tutaj mamy jakby totalny alert, nie? I no, trudno mówić, że ściągniemy, zostawimy tutaj Polskę, my wejdziemy do Wielkiej Brytanii, a przyjadą lekarze z Mongolii chociażby, nie? No, mówi się też o Ukrainie właśnie, a to jest niemożliwe, żeby lekarze, powiedzmy, ukraińscy zastąpili polskich, którzy wyjadą.
dom. Wydaje się, że tak blisko są kraje, w których płaci się więcej, że nie wiadomo, dlaczego ci lekarze mieli zatrzymywać się w naszym kraju, skoro problem z deficytem kadr medycznych jest wszędzie. Oni potrzebują tylko nostryfikować swoje dyplomy. Natomiast bardzo dużym problemem jest, że Polska ma wyjątkowo niski właśnie współczynnik lekarzek. Tam chyba jest, on się utrzymuje. Od końca roku. To jest 2,2 lekarze na 1000 mieszkańców, czyli mamy wyjątkowo trudną sytuację i też na pewno mamy bardzo słabe pomysły na to, jak zagospodarować inne kadry medyczne, prawda? Ile lat na przykład było kontrowersje wokół tego, co może zrobić pielęgniarka. Pielęgniarka, która przecież w tej chwili jest osobą bardzo dobrze wykształconą, prawda, po studiach. I tutaj na pewno też jest jakaś ścieżka, którą musimy podążać. Jakby również ścieżka, którą poszły inne kraje wysoko rozwinięte, czyli lepsze wykorzystanie innych kadr medycznych, w tym pielęgniarek, położnych, ale także również tych kadr okołomedycznych. Są takie... Czy z pracy? No właśnie, skoro pan Dariusz jest pracy lekarza, prawda, o czym jest tak cenny, proszę zauważyć. Na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy sekretarki, tak? Lekarz wykonuje swoją pracę i tutaj jest jego wiedza niezastępowalna, tak? Tu mamy w Stanach, przecież się nagrywa chociażby epikryzę, przypisują to fachowcy z mniejszą kwalifikacją, ale na przykład działający w Indiach, to przychodzi potem do szpitala, z tego jest, prawda, nie wiem, karta choroby i tak dalej. No, ale proszę zobaczyć, co jeszcze młodzi lekarze teraz mówią, tak? Kultura pracy, kwestia tego kształcenia, organizacja pracy, pewna ta właśnie, te takie miękkie rzeczy, na które już ta, powiedzmy, no starszy personel już na to nie zwraca uwagi, są zahartowani w czasie PRL-u. Pan Dariusz Wasilewski powiedział wspomniał o czasie pracy. Chciałbym się przez chwilę przy tym zatrzymać, bo lekarze rezydenci mówią o tym, że pracują bardzo dużo. Pojawia się też taka teza, że niepodwyższenie ich wynagrodzeń jest pewnym cynicznym zabiegiem, który ma ich zmusić do tego, żeby brali dodatkowe zajęcia właśnie dlatego, że mamy gigantyczny deficyt lekarzy. Gdyby oni zarabiali w ramach tylko rezydentury wystarczająco dużo, no to prawdopodobnie tak dużo by nie pracowali, a to by oznaczało, że nie miałby kto leczyć. Czy to może być prawda, jak państwo sądzą? Częściowo jest to prawda i to nie dotyczy tylko rezydentów, ale także lekarzy, którzy mają na przykład 10-20-letni staż i zarabiają na przykład 4-4,5 tysiąca złotych. A zdarza się, że i mniej. Tutaj te zaniedbania w ochronie zdrowia trwają po prostu od bardzo, bardzo wielu lat. Tak jak wspominaliśmy, wykształcenie specjalisty to jest około 13-14 lat. Nie zasypiemy tego od razu. I rzeczywiście, gdyby nie to, że lekarze pracują na kilka etatów, sytuacja byłaby jeszcze bardziej dramatyczna. Dane Eurostatu, jak przeglądałam ostatnio, dotyczące na przykład zatrudnienia lekarzy w szpitalach, we wszystkich krajach poza Polską jeszcze jednym rośnie to zatrudnienie. U nas nie rośnie, u nas spadało. Jak to jest możliwe, jeżeli coraz więcej pacjentów mamy starzejące się społeczeństwo? Wynika to z tego, że lekarze już nie pracują 12 godzin, tylko pracują 16 godzin, tak czy więcej. Ale to jest niebezpieczne dla pacjentów, po prostu. Jest niebezpieczne dla pacjentów, powoduje wypalenie zawodowe. Pacjenci często przy okazji właśnie tego protestu, pacjenci, nie tylko pacjenci w mediach społecznościowych piszą tak, ale lekarz, byłem u lekarza, był arogancki. Byłem u lekarza, zbył mnie w 5 minut. No to też z tego wynika, że jeżeli lekarz ma umówionych pacjentów co 5-10 minut, jeszcze ma wypełnić dosyć dużą liczbę dokumentów, bo oczywiście nie mamy systemu e-zdrowia, wszystko to jest cały czas przepisywane. Nawet jeżeli jest wynik badania na kartce, to lekarz musi to wpisać jeszcze długopisem w kartkę. Jeżeli mamy przepracowanych lekarzy, to nie dziwmy się, że oni są rozgoryczeni, zmęczeni, że popełniają błędy. Ja to jeszcze tak trochę przekornie powiedziała, że nie musi być żadnego cynizmu, ponieważ przy tak niskich nakładach na ochronę zdrowia nie trzeba żadnego cynizmu, żeby właśnie generować takie sytuacje. I na pewno to co jest pozytywne, bo spójrzmy się też na to od strony pozytywnej. Wydaje mi się, że taką bardzo pozytywną rzeczą w tym proteście jest to, że nie mamy już takiej sytuacji, że przychodzi jakaś grupa zawodowa i ma proste żądania płacowe. Prawda, że lekarze rezydenci już na tyle wiedzą, co jest nie tak w systemie, że kiedy przychodzą z protestem, to mówią, potrzebujemy wzrostu nakładów na system ochrony zdrowia. Prawda, że już nie ma tego motywu wyszarpywania przekrótkiej kołdery. A skąd się w takim razie wzięło to, co jest bardzo często powtarzane, że lekarze rezydenci chcą zarabiać 8 tysięcy złotych? No taka wersja się pojawia.
Było 1,5 średniej krajowej, 1,4, a w końcu zeszli do 1,0. Ale proszę Państwa, żyjemy, jak się mówi, w wspólnej Europie, tak? Tylko komórki, telewizja, lekarze czescy właśnie po protestach śmigali te trzy krajowe lekarze w Bułgarii, w Rumunii, tak samo rząd obiecał. No, rząd tutaj, który realizuje obietnice wyborcze, też obiecywał te wzrost nakładów do 6,8% PKB. To już kwestia teraz zastrzeżona, tak? No, tylko mówię, że teraz mamy faktycznie to trochę trafiło, tak? No bo są kulturalne, jak obserwuję tutaj dyskusję minister Kowalczyk, minister Radziwiłł. Tu nie ma jakichś takich zastraszeń, prawda? Kiedyś tam także w kamasze, jakieś histerii, pewnej buty ministerialnej. Jest kulturalna dyskusja, tylko no, też ci młodzi ludzie faktycznie no, trafili na taki moment, na pewno jakiejś koniunktury gospodarczej, ale też i ten stan, ten alert jest faktycznie, no i teraz jeżeli, no ja mój przyjaciel, prawda, no, miałem tutaj komfortową pracę w Białymstoku, w klinice, podjął decyzję w ciągu 2 miesięcy, tak, ale mi raz pensja, a dwa, tak jak mówię, też kultura organizacji pracy. Decyzje o tym, żeby wyjechać za granicę. Szpitale nieruszane, prawda, proszę zobaczyć. Od SLD przez Platformę system totalnie, prawda, niezmieniany, zakonserwowany, struktura stara, prawda, struktury organizacyjne i tak dalej. Więc on po prostu, jak to młodzi mówią, zwinąłem się w ciągu 2 miesięcy, dom sprzedałem, prawda, i wyjechał do Anglii, tam został zastępcą ordynatora. 43 lata, czyli w złotym wieku. No i teraz, co ten młody człowiek, jak popatrzy, tam trochę dłużej ta nauka trwa jeszcze w Anglii, no ale maksymalnie tam bodajże rezydenci zarabiają 70 tysięcy funtów rocznie, czyli to jest około tam gdzieś 30 tysięcy złotych miesięcznie, prawda? No to mimo patriotyzmu, mimo chęci tutaj pracy, no, jest taka pokusa, tak, żeby zostawić to wszystko, no tylko... Dobrze, że pan Dariusz Wasilewski o tym powiedział, bo chciałem spytać o kolejne czy postulaty, czy pomysły, które się pojawiają wobec tego protestu, żeby lekarze albo w jakiejś formie zwracali pieniądze za swoje wykształcenie, jeżeli wyjeżdżają, albo pojawił się teraz pomysł, o tym minister Radziwiłł mówił, żeby wypłacać wynagrodzenie w formie stypendium, które trzeba by zwracać właśnie, gdyby się wyjechało. Jak państwo sądzą, czy tego typu pomysły mają rację bytu, czy one by coś zmieniły, czy spowodowałyby, że lekarze po odbyciu rezydentury, czyli po zdobyciu specjalizacji, rzeczywiście zostawaliby w kraju? To ja może powiem, ponieważ wczoraj dosyć długo rozmawiałam z ministrem Radziwiłłem dokładnie na temat tych propozycji. To nie do końca byłoby stypendium. To znaczy, nie ma jeszcze gotowego projektu, są rozważane różne opcje, ale jest taki pomysł, żeby znowu rezydentom płaciły szpitale bezpośrednio, a to dodatkowo byłby taki motywacyjny dodatek, ale też nie dla wszystkich rezydentów prawdopodobnie, którzy teraz są na rezydenturze, tylko już dla tych wyselekcjonowanych, najbardziej potrzebnych specjalizacji. I rzeczywiście... Ten dodatek byłby właśnie tym stypendium. Takim dodatkowym, czyli on by nie zastąpił obecnego wynagrodzenia rezydenta, tylko on by miał wypłacane przez szpital minimalną płacę, która należy się zgodnie z ustawą przyjętą w tym roku lekarzowi bez specjalizacji, plus dostawałby taki dodatek, który rzeczywiście mógłby być uzależniany od podpisania umowy ze szpitalem lub z ministerstwem, która zawierałaby określone klauzule, że lekarz musi odpracować albo w tym szpitalu, albo w publicznej ochronie zdrowia kilka lat. Jak państwo oceniają taki pomysł? Tak naprawdę to niewiele zmieni. To znaczy, to musiałby być naprawdę tak duży dodatek, bo jeżeli różnica pensji w Polsce i za granicą jest tak ogromna, to opłaca się wyjechać, to w ciągu dwóch, trzech miesięcy, miesięcy można by było, bardzo łatwo można byłoby to nadrobić wyjeżdżając za granicę. Oczywiście pojawiają się też od czasu do czasu takie pomysły, jak to, żeby, prawda, zwracać pieniądze za studia, ale wydaje się, że zmiany konstytucji to jest po prostu niewykonalne, prawda, no bo tutaj... To są dość populistyczne po prostu takie hasła. Znaczy, albo zmieniamy cały system dla wszystkich, prawda, a nie dla wybranych grup zawodowych, natomiast na pewno jest zadaniem państwa to, żeby zatrzymać bardzo wysoko wykwalifikowane kadry, które zostały wykształcone rzeczywiście za pieniądze podatników, prawda? I wydaje się, że też, że to nie jest tak, że dla tej tak zwanej młodzieży medycznej jakby jedynym motywatorem do zostania w kraju jest
wyrównanie pensji do lekarza niemieckiego, prawda? Bo już by ich nie było, prawda? Więc właśnie to, co tutaj zostało zresztą już wspomniane, czyli kwestia kultury organizacyjnej, szans na to, żeby prowadzić normalne życie rodzinne, żeby, prawda, znaczy w takim środowisku, które jest przyjazne, czyli tak naprawdę spojrzenie się na ścieżkę rozwoju zawodowego lekarza i zdiagnozowanie problemów tam. Prawda? Wydaje mi się, że może być, oczywiście kwestie finansowe też są istotne i też nie można ich pomijać, prawda? To co bardzo widać w tym procesie i proteście i w tej determinacji, z jaką on jest cały czas kontynuowany, ale że nie tylko motywatory finansowe. A gdyby studia medyczne w ogóle były płatne, jak Państwo sądzą, czy to by cokolwiek zmieniło? Ale to inne też powinny być płatne. Myślę, że to by spowodowało, że dużo mniej osób by studiowało w ogóle medycynę, a zwłaszcza w Polsce, ponieważ można studiować ją też za granicą. Sama mam znajomych, którzy na przykład studiują medycynę w Norwegii. I tutaj na otwartym rynku... Nie płacą za to. Tam są jakieś opłaty, ale jest też system wsparcia. Generalnie nawet jest tam łatwiej się dostać. Takie perspektywa zarobków pewnie dużo wyższa niż w Polsce. Dużo wyższa. Jest też tam po prostu wielokrotnie więcej lekarzy w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, więc ta praca nie jest tak obciążająca. Ale jeszcze chciałam dodać do tego... do tych postulatów, że takim postulatem, który bardzo często w moich rozmowach z rezydentami, z lekarzami wybrzmiewa, jest to, że oni chcą tych wyższych nakładów, także dlatego, żeby nie stawać przed bardzo ciężkimi moralnymi wyzwaniami na co dzień, kiedy wiedzą, że na przykład w danej chorobie nowotworowej, którą ma dziecko, którą ma dorosły, jest lek, ale oni go nie mogą przepisać. Oni nie wiedzą, często stają przed takim wyborem, czy mają w ogóle mówić temu rodzicowi, że można dziecku pomóc, ale muszą na przykład mieć, rodzina musi 30 tysięcy miesięcznie znaleźć. Co nawet przy zbiórce publicznej, jeżeli to chodzi o leczenie, które ma trwać na przykład rok, nie jest łatwe. Więc tutaj chodzi też o sprzęt, o dobre tomografy, o to, żeby właśnie byli patomorfolodzy, bo teraz to wygląda często tak, że w trakcie operacji można by było od razu sprawdzić, czy ten nowotwór jest złośliwy, czy nie jest złośliwy i na przykład od razu wyciąć go. Patomorfolog, czyli lekarz, wyjaśnijmy. Bada tkankę, czy jest to nowotwór i jakiego typu. Tymczasem nie ma tego patomorfologa na miejscu, więc zaszywają tego pacjenta, próbka idzie do zbadania, pacjent 2 tygodnie jest w wysokim stresie, ponieważ nie wie, czy jest chory. A w dodatku przecież to generuje dodatkowe koszty, no bo ewentualnie trzeba powtarzać operację, prawda? No, tak samo jest właśnie z tomografią komputerową, gdzie często lekarze mówią, przyjeżdża do nas zdiagnozowany pacjent, miał robiony tomograf, ale jakość tego tej tomografii jest taka, że musimy wykonać ponownie to badanie. I znowu traci się czas, traci się kadry i oni bardzo często właśnie przy okazji protestu mówią, że te wyższe nakłady są też po to, żeby mogli temu pacjentowi pomóc. Bo to nie są ludzie, którzy chcą jak najszybciej, jak najwięcej zarobić. Ich by tutaj nie było, prawdopodobnie wybraliby inną pracę. To teraz w ostatniej części programu trudne pytanie nawiązujące do tego, co Państwo mówią. Czy to jest tak, że... Bo rzeczywiście młodzi lekarze stawiają ten postulat 6,8% na służbę zdrowia. Natomiast czy ci, którzy już mają specjalizację, którzy są wyżej, ci, których się czasem nawet określa mafią profesorsko-ordynatorską. Jak ci starsi lekarze, ci z ugruntowanym statusem patrzą na to wszystko? Czy to nie jest tak, że ten system, który jest w tej chwili, system w dużej mierze patologiczny, odpowiada? Oni są, nie są zainteresowani tym, żeby cokolwiek tu zmieniać, bo im jest wygodniej i oni dobrze z tego żyją. Akurat zwiększenie nakładów wydaje się być popierane absolutnie przez wszystkich, tak? Znaczy, ten przez towarzystwa naukowe, czyli profesorów. Ten system jest po prostu na jakiejś granicy wydolności w tej chwili. To jest jeden z najbardziej niedofinansowanych, prawda, systemów w krajach OECD. I naprawdę, jeżeli chodzi o zwiększenie finansowania systemu publicznego, to tutaj wszyscy stoją za tym murem na tyle, na ile to jest możliwe, zwiększymy to finansowanie. Natomiast ten prawdziwy szkopuł będzie oczywiście tkwił w tym, po co zwiększać to finansowanie. A no właśnie, dlatego, że to jest studnia bez dna. Znaczy, w jakimś sensie jest. To znaczy wiemy, że można naprawdę wydawać o wiele więcej niż Polska, wielokrotnie więcej Polska i tak nie zaspokoić wszystkich potrzeb zdrowotnych. No tutaj przychodzimy do rzeczy, która jest bardzo, trudna. To znaczy, że tak naprawdę będą potrzebne jakieś... Po pierwsze, ważne jest to, żeby ustalając, na co te pieniądze pójdą, przyjąć jednak perspektywę
też tego użytkownika końcowego, czyli po prostu pacjentów, prawda? Żeby ten system modyfikować z myślą o tym, czym on będzie dla pacjentów. Prawda? Oczywiście pacjenci potrzebują lekarzy, więc lekarze są ważni i potrzebni, ale żeby jednak wyjść od pacjentów a nie od samych na przykład teoretycznych modeli, czy tego, że ktoś ma słabość do któregoś z instrumentów polityki zdrowotnej, jak to czasami bywa. A druga rzecz, to jeżeli jest potrzebna kontrola społeczna, znaczy większe zrozumienie tego, jak ten system działa wśród obywateli, po to, żeby była większa kontrola społeczna nad tym, jak te reformy będą wprowadzane. Wydaje mi się, że jednym z takich dużych problemów, który mamy w tej chwili, jest to, że tak naprawdę poziom zrozumienia nawet takich najprostszych rzeczy wśród tak ogółu społeczeństwa, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia, jest bardzo niski. To właśnie temu między innymi ma służyć nasz program. Dariusz Wasilewski. No, panie, właśnie istoty, ja zawsze o tym fundamencie mówię, tak? Zobaczyć, tak, mam system totalnie upubliczniony, niestety, gdzie jeszcze w ten centralizm z systemem budżetowym, czyli z powrotem do tego, co kiedyś już tutaj w III RP zbankrutowało, no ale to pani tutaj dostała zasadnicze rzeczy, świadomość pacjenta, tak? Każdy pacjent myśli, że teraz, że płacę składkę, to wymaga. Polacy mają sobie taką tęsknotę i chęć, ale proszę zobaczyć, że prawie nie ma dyskusji w tym kierunku, jak upodmiotowić tą osobę. Czyli mam prawa, ale mam obowiązki, tak? Wtedy faktycznie, czy naszym obowiązkiem jest dbanie o zdrowie? Teraz od tego jesteśmy zwolnieni. Polski system jest systemem totalnie takim niezorganizowanym pod kątem właśnie tej obowiązkowości. Przecież nie mamy koszyka tych świadczeń, to tak popularnie słuchacze tak mogą sobie wyobrazić, ile jest tam tych jajeczek, czyli tych usług, za które państwo bierze odpowiedzialność. Czyli państwo bierze za wszystko, można powiedzieć. Ile pieniędzy przeznaczamy na ochronę zdrowia, tak? No to my sobie wyobrażamy. Ale co za tym idzie, tak? I tej dyskusji nie ma. Za nas decyduje państwo, tak? Ministerstwo Zdrowia. Ciekawe jest to, że Dwa lata, przez kilkadziesiąt lat mogło społeczeństwo myśleć, że w regionach my sami zdecydujemy i będziemy mieli kontrolę społeczną. Ten eksperyment dwuletni po prostu to został zlikwidowany i powstał NFZ. No właśnie ciekawe, oczywiście tutaj jest kwestia odpowiedzialności pacjenta za własne zdrowie, jakby robi się coraz bardziej jakby ważna, dlatego że większość chorób w tej chwili to są choroby przewlekłe, prawda? A w chorobach przewlekłych de facto to pacjent niejako odpowiada, czy chce, czy nie chce za leczenie. Natomiast temu braku odpowiedzialności pacjentów jakby towarzyszy tak naprawdę brak odpowiedzialności również państwa, bo na przykład mamy równe prawo do zapisania się do kolejki. Na przykład, jakie tutaj potrzebne byłyby rozwiązania z punktu widzenia pacjentów? No, wiemy to z innych krajów. Na przykład limit czasu oczekiwania na świadczenie. Czyli państwo poważnie traktuje swoje zobowiązanie, mówi, czekasz 100 dni, a jak nie, to możesz iść prywatnie, nie, prawda? Ale również wtedy może oczekiwać czegoś od obywatela, prawda? Ja nie mogę zapłacić za to, żebym na przykład nie czekał w kolejce, to jest przecież moje prawo, tak? Znaczy każdy może zapłacić, to jest fakt. Ale nie mogę sobie, szpital jest prawo powiatowe, w szpitalu publicznym nie mogę, bo dyrektor będzie miał wielkie problemy, tak? No, były takie kazusy w szpitalu publicznym, mówimy, tak? No, ale w samorządowej spółce już tak. Z konstytucji powinienem mieć taką możliwość. Znaczy to też nie jest uregulowane. Że to jest problem jakby też podwójnych standardów, znaczy inaczej traktowane są podmioty publiczne, prawda, a inaczej te, które są spółkami. To ja jeszcze... Na tym naszą dyskusję niestety musimy powoli kończyć. Ja wiem, że nie wyjaśniliśmy pewnie wszystkich kwestii. Ja myślę, że nawet być może 1/10 wyjaśniliśmy tego, co wokół systemu ochrony zdrowia się dzieje, ale mam nadzieję, że przynajmniej niektóre podstawowe kwestie trochę naszym słuchaczom wyjaśniliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o motywy protestu lekarzy rezydentów. Ja bardzo dziękuję moim gościom, którymi byli dzisiaj Aleksandra Kurowska z portalu politykazdrowotna.com, pani Maria Libura, ekspertka Klubu Jagiellońskiego i w Białymstoku pan Dariusz Wasilewski, ekspert Fundacji Republikańskiej. To był program Szukajmy z dziurą w całym. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu, do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Rządy Pieniądza to program, do którego zapraszamy gości, którzy znają się na ekonomii i finansach lepiej niż my. Rządy Pieniądza, audycja ekonomiczna od poniedziałku do piątku po godzinie 9. Wojciech Surmacz, Arkadiusz Egiert. Zapraszam. Autopromocja.
Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informację dnia. Szykują się zmiany w rządzie, rekonstrukcja w listopadzie. Nożownik ze Stalowej Woli więźniom szczególnie niebezpiecznym. Rozpoczęła się podróż ognia olimpijskiego na 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie. Paweł Zieliński, zapraszam. Decyzje dotyczące zmian w rządzie są uzasadniane z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, powiedziała w wywiadzie telewizyjnym premier Beata Szydło, zapowiadając możliwą rekonstrukcję swojego gabinetu. Zaznaczyła jednocześnie, że praca w rządzie jest obliczona na czas, kiedy zaplecze polityczne uzna, że można tę funkcję pełnić. Premier Beata Szydło nie podaje żadnych nazwisk. Informuje, że zmiany personalne mają nastąpić w ciągu kilkunastu dni. Są one zjawiskiem nieuniknionym, podkreślał w Sejmie wiceprzewodniczący klubu PiS Tadeusz Cymański. Elektorat nasz, po pierwsze, potencjalny elektorat, który na nas zerka i się do nas sposobi, przyjmie to wszystko z zrozumieniem. Najważniejsze są czyny i dokonania i działania. Z kolei zdaniem posła Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej, poprzez roszady personalne Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić uwagę opinii publicznej od wewnętrznych sporów. Konflikt między prezesem a prezydentem, między Ziobro a prezydentem, między Macierewiczem a prezydentem, nie mówiąc już o pewnych niechęciach między poszczególnymi ministrami, tych też jest sporo. Premier Beata Szydło zapowiedziała, że decyzje personalne podejmuje w porozumieniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Szefowa rządu ucięła także spekulacje na temat swojej ewentualnej dymisji, podkreślając, że umówiła się z Polakami i ze swoją partią na tworzenie projektu na 4 lata. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman podkreśla, że Marcin P. po raz pierwszy powiedział, że kierowana przez niego firma była objęta parasolem ochronnym. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie po raz drugi odbyło się jego przesłuchanie. O znaczeniu tego przesłuchania dla śledztwa posłanka mu PiS mówiła w TVP Info. Marcin P. powiedział wprost, że sam uważa, że jeżeli chodzi o kompletną bierność trzech urzędów skarbowych w stosunku do jego spółek przez okres 3 lat oraz ten fakt, że urząd skarbowy jedyne co zrobił, to przegrał pieniądze podatników procesując się z syndykiem, że uważa, że tutaj zadziałał parasol ochronny. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold rozpocznie się jutro, kwadrans po 10:00. Konrad K., nożownik ze Stalowej Woli, otrzymał status więźnia szczególnie niebezpiecznego. Zdecydowała o tym komisja penitencjarna, która nadała mu taki status z uwagi na powagę zarzutów i charakter przestępstwa, którego miał się dopuścić. Od teraz mężczyzna przebywa w specjalnej celi monitorowanej przez 24 godziny na dobę, informuje Anna Czajczyk, rzeczniczka Okręgowej Służby Więziennej. Cela, w której wszystkie sprzęty, czyli łóżko, stół, taboret są na stałe przytwierdzone do podłoża. Osadzony taki nie może korzystać z własnej odzieży, po terenie zakładu porusza się w takim charakterystycznym czerwonym uniformie. Ruch takiego osadzonego po terenie jednostki ograniczony jest do minimum, odbywa się pod wzmocnionym dozorem. 27-letni Konrad K. w piątek zaatakował nożami klientów galerii handlowej w Stalowej Woli. Jedna z jego ofiar, 50-letnia kobieta, w wyniku obrażeń zmarła. 8 innych osób zostało rannych. Mężczyznę ujęli klienci galerii i przekazali policji. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Już niebawem, 4 listopada, rozpocznie się w Warszawie 4. Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego, w ramach którego wystąpią artyści z Francji, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Polski. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, Filharmonii Narodowej, Łazienkach Królewskich, na Zamku Królewskim i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbędą się koncerty symfoniczne, kameralne i jazzowe, panele dyskusyjne, pokazy filmów oraz wystawy, mówi pomysłodawca i dyrektor festiwalu Wiesław Dąbrowski. Chcemy przywrócić w Warszawie, Polsce, społeczeństwu polskiemu tego wybitnego człowieka, którego wydaje mi się, że dokonania nie tylko na polu artystycznym i dyplomatycznym, ale jeszcze altruistycznym i wielu innych są bardzo słabo znane w naszym społeczeństwie, a to był człowiek, któremu wiele zawdzięczamy i którego sobie możemy stawiać za wzór pracy i za wzór patriotyzmu.
Podczas festiwalu dwukrotnie wystąpi Polska Orkiestra Radiowa. Polskie Radio objęło festiwal patronatem, a Radiowa Dwójka jest jego współorganizatorem. Rozpoczęła się podróż ognia olimpijskiego na 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczang w Korei Północnej. Ogień zapłonął w Grecji, w starożytnej Olimpii, a sztafetę rozpoczął grecki biegacz narciarski Apostolos Angelis z Aten Beata Kukier-Wraila. Zgodnie z tradycją ogień olimpijski rozpalany jest od promieni słonecznych, co ze względu na chmury i deszcz nie było dziś w Olimpii możliwe. Przebrana za antyczną kapłankę grecka aktorka Kateryna Lechu skorzystała z płomienia rozpalonego wcześniej. Ostatnia taka sytuacja zdarzyła się w 2000 roku przed letnimi igrzyskami w Sydney. Pierwszym zawodnikiem, który rozpoczął sztafetę, był 24-letni Apostolos Angelis, reprezentujący Grecję na igrzyskach w Soczi. Symbol igrzysk olimpijskich będzie podróżował przez Grecję przez 8 dni, aż dotrze na Akropol, a w sztafecie na terenie tego kraju weźmie udział ponad 500 osób. Ogień olimpijski zostanie przekazany Komitetowi Organizacyjnemu Pjongczang 2018 na Stadionie Panatejskim 31 października. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. 23. Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w dniach od 9 do 25 lutego 2018 roku. W informacjach dnia czas na prognozę pogody. Noc będzie pochmurna, deszczowa i mglista. Temperatury od minus 1 stopnia na wschodzie, 5 w centrum do 11 na zachodzie. Natomiast jutro również nie należy rozstawać się z parasolem, będzie padało. Termometry wskażą od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze, Minister Maciej Wąsik. Dzień dobry, witam serdecznie. Zastępca szefa koordynatora służb specjalnych. Mają służby specjalne coś do roboty w tej chwili? Nie tylko w tej chwili, ale generalnie ciężko pracują i owocem tego jest projekt ustawy o jawności życia publicznego. To nie służby specjalne przygotowują tę ustawę. Ta ustawa powstała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Patronował jej Mariusz Kamiński. Ja także brałem udział aktywny w pracach tej ustawy. Pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. Została zapowiedziana ta ustawa już w styczniu przez panią premier Beatę Szydło na konferencji podsumowującej zeszły rok i realizujemy nasze obietnice. Wprowadzamy do obiegu publicznego projekt ustawy o jawności życia publicznego, która de facto jest taką nową ustawą antykorupcyjną. Jest potrzebna? Jest potrzebna, bo jawność życia publicznego jest elementem, który sprzyja zwalczaniu zjawiska korupcji, która sprawia, że pieniądze publiczne są wydawane lepiej. Każdy, kto ma do wydania pieniądze publiczne, będzie musiał się dwa razy zastanowić, bo jego wydatek, w zasadzie każdy, będzie mógł być oceniony przez opinię publiczną. No, ale zawsze taka osoba, która ma dużo pieniędzy do wydania, może się zasłaniać chociażby tym, żeby stało od rodziców. Ja mówię o troszeczkę innym zjawisku. To nie chodzi mi o majątki polityków, ale chodzi mi o osoby, które dysponują groszem publicznym, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w spółkach, czy samorządowych, czy spółkach Skarbu Państwa. Tam są ogromne kontrakty i my będziemy dążyć do tego, tą ustawą, żeby opinia publiczna widziała, w jaki sposób instytucje publiczne wydają pieniądze i do tego, żeby CBA mogło analizować sobie regularnie umowy spółek Skarbu Państwa. CBA będzie regularnie zasilany w tą wiedzę. Każdy menadżer w spółce będzie musiał mieć jakąś świadomość, że CBA spojrzy na każdą umowę, którą on podpisze. Taka permanentna inwigilacja. Nie, to nie właśnie nie permanentna inwigilacja, ale permanentna jawność. I ta jawność sprzyja racjonalizacji wydatków publicznych. Poprzez? Poprzez to, że każdy, kto
że każdy, kto będzie chciał wydać jakąś kwotę na określone zamówienie, będzie musiał mieć świadomość, że opinia publiczna dowie się o takiej umowie, o takim kontrakcie i będzie mogła je ocenić. Ludzie wiedzą, co ile kosztuje i później się dziwią, że akurat gmina czy inna spółka zamówiła taką usługę za trzykrotną wartość ceny rynkowej. Tak jest. I będą mogli sobie zapytać się wójta, starosty, burmistrza czy nawet ministra, dlaczego taki wydatek został zrobiony. Jawne rejestry umów w instytucjach publicznych to wielki krok w walce z korupcją, w walce z niegospodarnością w wydawaniu pieniędzy publicznych. Bierzecie się też sami za siebie, albo tak, bierzecie się sami za swoje? To jest tak, że na Prawie i Sprawiedliwości spoczywa odpowiedzialność za władzę w Polsce. To Prawo i Sprawiedliwość tworzy rząd i oczywiście nakładamy na siebie pewne obowiązki i będziemy je realizować. Budujemy nowy system związany z oświadczeniami majątkowymi. Będzie jedno oświadczenie majątkowe dla wszystkich, nie będzie kilkunastu wzorów. W jednej ustawie będą zebrane wszystkie przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych i właśnie w tej ustawie o jawności życia publicznego. I zadbamy o to, żeby w zasadzie wszystkie oświadczenia oprócz funkcjonariuszy służb specjalnych i większości policjantów, żeby te oświadczenia były jawne. Ale chyba też nie wszystkich policjantów. Nie, nie wszystkich policjantów. Ja mówię, że część stanowisk policji będzie musiało wiązać się z obowiązkiem publikowania w internecie oświadczeń majątkowych, jak na przykład komendanci wojewódzcy czy główni. To jest oczywiste. Natomiast każdy w zasadzie urzędnik, każdy, kto będzie chciał objąć jakieś stanowisko urzędnicze, kierownicze w Polsce, musi się liczyć z tym, że będzie musiał zawiesić na stronie internetowej swoje oświadczenie majątkowe. A każdy, kto będzie chciał zostać prezesem spółki Skarbu Państwa, też będzie musiał liczyć się z tym. Nawet samorządowej. Albo spółki samorządowej, a nawet spółki córki Skarbu Państwa, czyli spółki, która podlega jakiejś większej spółce Skarbu Państwa, która jest jej własnością, będzie musiał też przedstawić swoje oświadczenie majątkowe w internecie. Panie ministrze, dlaczego nie chcecie dać ludziom godnie zarabiać? No, prezesom spółek poobcinaliście pieniądze. Ale jak wiadomo, prezes spółki nie żyje tylko z tej spółki, ale żyje też z paru innych spółeczek, być może jeszcze z paru innych. Uważamy, że wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa są godne i nie trzeba brać dwóch albo trzech miejscach takich wynagrodzeń. Przypomnę, ustawa zakazuje członkom zarządu spółek Skarbu Państwa piastować innych stanowisk w spółkach. Jak to się czasami zdarzało, że prezes zarządu dużej spółki był członkiem zarządu mniejszej spółki, której ta duża spółka była właścicielem i brał dwie pensje. To jest niepożądane zjawisko. Nie widzimy takiej potrzeby. Nie będziemy obchodzić ograniczeń. Nie chcemy, żeby obchodzono w ten sposób ograniczenia wynagrodzeń Skarbu Państwa, ale umówmy się, wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa są godne. A w ilu spółkach prezes może być prezesem? Może być nawet z dwóch albo trzech, natomiast wynagrodzenie będzie brał jeden. Bez względu na to, że te spółki są od siebie zależne, czy już nawet niezależne, ale są spółkami państwowymi, bo to jest istotne. Nie będzie mógł brać w żadnej innej spółki, w spółce wynagrodzenie oprócz tej pierwotnej, w której został zatrudniony. Panie ministrze, pojawia się instytucja sygnalisty. Tak, pojawia się instytucja sygnalisty. To jest nowe pojęcie w naszym systemie prawnym, ale pojęcie znane. To może ja uproszczę. Osoby, która będzie denuncjowała, będzie kapowała kolegów, albo będzie kapowała ludzi, z którymi razem w biurko siedzi. Nie, nieprawda. To jest zupełnie inna instytucja. To jest instytucja dająca ochronę osobie uczciwej, która chce złożyć zawiadomienie o przestępstwie albo złożyć zeznania w toczącym się postępowaniu, która nie godzi się na to, żeby była korupcja w jej miejscu pracy, w jej instytucji, w jej firmie. I dzięki temu statusowi sygnalisty ta osoba będzie podlegała ochronie. Nie będzie mogła, jeżeli prokurator, bo prokurator nadaje status sygnalisty wedle projektu ustawy, jeżeli prokurator nada status sygnalisty, to wówczas pracodawca nie będzie mógł takiej osoby zwolnić bez zgody prokuratora. Jeżeli i tak mimo wszystko zwolni,
to takiej osobie będzie przysługiwała dwuletnia odprawa i jeżeli będzie taka konieczność, zwrot kosztów postępowań sądowych ze strony Skarbu Państwa. Skarb Państwa sfinansuje postępowania sądowe, jeżeli ta osoba będzie dochodzić swoich praw. Zastanawiam się, dlaczego dziś media w sposób bardzo łagodny obeszły się z tym projektem. A właściwie spodziewałem się takich nagłówków, że państwo PiS idzie jeszcze dalej, próbuje inwigilować ludzi, zmusić ludzi do tego, żeby na siebie donosili, że to jest już całkowite państwo policyjne. Zawiodłem się, muszę przyznać. Bo to dobra ustawa i wychodzi naprzeciw nie tylko naszemu obozowi politycznemu, ale także środowiskom, które wielokrotnie postulowały tego typu rozwiązania, a nikt ich nie słuchał. To są różne środowiska, niekoniecznie prawicowe, często lewicowe, które uważają także, że jawność życia publicznego jest rzeczą niezwykle istotną. Cieszymy się z takiego dobrego przyjęcia tej ustawy. Mało tego, zapowiadamy, że chcemy tych środowisk wysłuchać. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone takie wysłuchanie publiczne w Kancelarii Premiera, gdzie zaprosimy środowiska organizacji pozarządowych, które tą problematyką jawności, problematyką zwalczania korupcji się zajmowały, ale nie tylko. Chcemy zaprosić bardzo szerokie spektrum stowarzyszeń i posłuchać ich, co oni mają do powiedzenia. Być może mają dobre pomysły, które można byłoby wykorzystać w tej ustawie. Być może mają jakieś uwagi. Będziemy słuchać z uwagą, analizować i myślę, że na pewno będzie to owocne spotkanie. Być może zaowocuje pewnymi zmianami w tej ustawie. Co może Platforma zaproponować w tej ustawie? Nie wiem, co może zaproponować Platforma, to nie do mnie pytanie, natomiast pragnę przypomnieć, że w roku 2007 ministrem w kancelarii premiera została pani Julia Pitera, której zadaniem było opracowanie takiego programu zwalczania korupcji. W ramach tego programu przygotowała ustawę, która przewidywała m.in. nowe oświadczenie majątkowe i Platforma nie zdecydowała się wprowadzić tej ustawy. W mojej ocenie wręcz ustawa spowodowała pewną panikę w tym środowisku. Została ona zapomniana. Czyli Julia Pitera chciała zrobić coś dobrego, tak? Ja powiem tak, jestem daleki od dobrej oceny pani poseł Julii Pitery. Niemniej jednak ówczesny kierunek działań akurat w tym zakresie był dosyć ciekawy. Co prawda działała także w innym kierunku, audytowała CBA i próbowała dostarczyć Donaldowi Tuskowi argumentów do tego, żeby odwołać Mariusza Kamińskiego. No, i nawet się chyba udało, bo ta największa afera związana z PiS-em to była, zdaje się, afera Dorszowa. A afera Dorszowa 8 zł, ale my też o tym pomyśleliśmy, żeby nie było wątpliwości. Wszystkie służbowe karty, wydatki ze wszystkich służbowych kart kredytowych powinny być publikowane w internecie, tak żeby wyborcy, tak żeby społeczeństwo wiedziało, jakich przedstawiciele gospodarują pieniędzmi. Ma pan taką kartę służbową? Nie. Ale dlatego, że pan nie chciał, czy że nie przysługuje? Nie wiem, czy przysługuje, nigdy się o to nie ubiegałem, nie mam takiej karty służbowej, nie jest mi do niczego. No, zastanawiam się, czy takie kwoty to będzie już takie, powiedzmy, korupcjogenne, czy od 5 zł, czy od 7 zł? Ja nie wiem, od jakiej kwoty będzie korupcjogenne, natomiast wydaje mi się, że dobrze to zrobi finansom publicznym, jeżeli takie karty służbowe będą publikowane. Każdy, kto będzie próbował zrobić jakiś poważniejszy wydatek, a niekoniecznie potrzebny, będzie musiał zastanowić się, czy warto. Marcin Pedzic zeznaje przed Komisją do spraw Amber Gold. Tak, zeznaje chyba po raz drugi. Bardzo ciekawa komisja. Przyznam się, że jeżeli mam czas, staram się ją śledzić i staram się z tej komisji wyciągać wnioski. Oczywiście tutaj są dwa takie ważne elementy. Oczywiście rozwikłanie tej sytuacji z Amber Gold. Pytanie, kto stał za tym całym Amber Gold, bo nie sądzę, żeby Marcin P. potrafił takie wielkie oszustwo przygotować sam. Musiał mieć pewien parasol, musiał mieć pewne wsparcie. Ktoś mu musiał zasilać kapitałowo i ktoś musiał być beneficjentem tego Amber Gold, bo nie sądzę, żeby Marcin P. dał radę przehulać te pieniądze, te 800 milionów, które płynęły do Amber Gold, wydać, roztrwonić. Nie ma takiej możliwości. Gdzieś te pieniądze musiały iść. Ale to jest jedna rzecz. A druga rzecz to
Komisja doskonale pokazuje, w jaki sposób funkcjonowało państwo jeszcze kilka lat temu i dla mnie jest to taka wielka nauka i pokazanie, że w jaki sposób my, w jaki sposób obóz Prawa i Sprawiedliwości powinien funkcjonować, czyli dokładnie odwrotnie niż to, co się działo za czasów Donalda Tuska. Słyszał pan może dziś zeznania Marcina Pecha, który twierdził, że żadnych przeszukań nie było, że ABW właściwie się niczym nie interesowało? Nie słyszałem, ale dowiaduję się tego od pana redaktora i... To z takich ciekawych rzeczy, ale z innej, że tak powiem, z innego podwórka. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Będzie się odwoływać do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie nałożonych na nią grzywien przez komisję weryfikacyjną. To jest zdumiewające. Ten chyba głupi, niepotrzebny opór Hanny Gronkiewicz-Waltz przed wezwaniem, przedstawieniem się na komisję. Przegrała wszystkie możliwe sprawy, chyba, które założyła komisji w Polsce. Będzie próbowała odwołać się do Europejskiego Trybunału. Dla mnie to jest sytuacja dosyć śmieszna i żenująca, bo myślę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz zamiast liczyć grzywny, które ma, powinna po prostu stawić się przed komisję, wyjaśnić, pokazać warszawiakom, jak ta prawda reprywatyzacja wyglądała, co ma na swoją obronę. Bardzo dziękuję panu. Dziękuję państwu. Spokojnego dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Powtórka programu. Bogumił Hussejnow, dobry wieczór. Dziś w Parlamencie Europejskim debatowano nad wynikami ubiegłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej, podczas którego przywódcy państw Unii Europejskiej rozmawiali m.in. o migracji, obronności oraz Brexicie. W studiu europeista profesor Piotr Wawrzyk, kłaniam się. Dobry wieczór. W sprawie migracji szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podkreślał, że chciałby przyspieszenia prac, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólną procedurę azylową we wspólnocie. Choć w wielu kwestiach szefowie Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej mówili jednym głosem, to w odniesieniu do kryzysu migracyjnego widać było, zdaniem komentatorów, zniuansowane stanowiska. Juncker nie chce porzucić pomysłu rozdzielnictwa uchodźców w razie sytuacji kryzysowej, natomiast Donald Tusk akcentował, że w tej kwestii nie ma zgody wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Jakie wnioski można wyciągnąć z tej debaty, które stanowisko w tej kwestii według pana przeważy we wspólnocie Junckera czy Tuska? Wydaje mi się, że potencjał większy ma zdanie Donalda Tuska. Zwróćmy uwagę, że to jest zdanie, które pierwotnie jako pierwsze postawiły kraje Grupy Wyszehradzkiej i były w zasadzie przez długi czas odosobnione w tym mniemaniu. Dopiero od kilku miesięcy czy kilkunastu miesięcy zaczęło to zdanie zyskiwać szersze poparcie poza V4. No i takim symbolicznym uznaniem, że jednak z tym głosem trzeba się liczyć, jest to, że takie stanowisko właśnie zajął Donald Tusk, mówiąc jeszcze przed szczytem, że podział uchodźców jest martwy. No właśnie, co będzie, jeśli chodzi o tak zwaną relokację, o rozdział uchodźców? Czy ten pomysł jest jeszcze żywy? Czy to, co Komisja Europejska niedawno mówiła o rozdziale tych uchodźców, ale dobrowolnym rozdziale, będzie się cieszył powodzeniem? Czy rzeczywiście kraje członkowskie będą się stosowały do tych rekomendacji Komisji Europejskiej? No, rekomendacje czy dobrowolne rozdzielenie, czy podział, to już jest co innego jednak niż obowiązkowe, tak jak to, co ustalono przyjęto w 2015 roku, więc to jest takie rozwiązanie, które pozwoli zachować twarz obu stronom. Z jednej strony Komisja Europejska, bo jednak będzie ten system podziału uchodźców, a z drugiej strony większość państw pewnie i tak nie będzie chciała tego wykonywać. Zwróćmy uwagę, że tą decyzję 2015 roku w zasadzie wykonał tylko jeden kraj. W 100%, tak? Była grupa krajów, takie jak Polska, które w ogóle tego nie wykonały. Reszta wykonała w mniejszym lub większym stopniu, ale takim bardzo symptomatycznym przykładem dla mnie tego, jak to funkcjonuje w praktyce, jest Litwa, która przyjęła bardzo dużą proporcjonalnie liczbę, bo ponad 300 osób, bodajże 303, z tego 9 na 10 wyjechało. Przepraszam, opuściło terytorium Litwy, udając się na zachód. Prawdopodobnie do Niemiec. Tak, ale to pokazuje swego rodzaju fikcję tego systemu. Ci ludzie zgodzili się na przyjazd tutaj w zasadzie tylko z jednego, na Litwę, w zasadzie tylko z jednego powodu.
czy mieć bliżej do Niemiec. Co prawda dla nich to jest wyprawa jak gdyby przez morze, no ale biorąc pod uwagę, że nie ma w zasadzie problemu, no to bliżej na pewno niż przechodzić czy jeździć z południa Europy, z tych obozów we Włoszech czy w Grecji. I tak samo było w wielu innych krajach. A czy kwestia relokacji, czy też rozdzielnictwa uchodźców może być poruszana w czasie prac nad systemem dublińskim, nad prawem azylowym? Czy to nie jest taka tylnia czy boczna furtka, przez które może przejść ten pomysł właśnie relokacji? To jest takie zagrożenie, dlatego że na razie obowiązuje zasada, że te osoby, które przekroczyły granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, muszą złożyć wniosek o azyl w państwie właśnie, którego granicę zewnętrzną przekroczyły, wjeżdżając do Unii. W pierwszym państwie unijnym, tak. Natomiast oczywiście są koncepcje, żeby to w jakiś sposób rozdzielić, na przykład uznając, że to pierwszeństwo będzie się liczyło w momencie, kiedy oni uznają, że przybyli do miejsca, w którym chcą być. No, ale to nie jest do końca chyba możliwe do przeprowadzenia, dlatego że większość i tak będzie chciała być w krajach Europy Zachodniej, nie w Europie Środkowej czy w Europie Wschodniej, w tych państwach Nowej Unii. Poza tym pamiętajmy o tym, że zmieniła się też sytuacja polityczna. Wybory w Austrii wyniosły do władzy ugrupowania, no delikatnie rzecz ujmując, niezbyt entuzjastycznie nastawione do podziału imigrantów. W Czechach wygrała partia, która nie wprost, ale też mówi, że nie życzy sobie obecności imigrantów. Mówi takim językiem jakby polski, jak polski rząd. To pokazuje, że ten system w tej czy innej postaci po prostu nie będzie przyjęty przez państwa członkowskie. Nawet jeżeli będzie to próbowano to wprowadzić tylnymi drzwiami. No właśnie, wydaje się, że też nowy rząd austriacki też nie będzie temu sprzyjać. A nawet wydaje mi się, nowy rząd niemiecki też nie będzie entuzjastą tego pomysłu. Paradoks polega na tym, że to jest pomysł, mówimy o podziale uchodźców, który po raz pierwszy został zgłoszony przez kanclerz Angela Merkel pod koniec 2015 roku, kiedy Niemcy zauważyli, że nie radzą sobie po prostu z tymi setkami tysięcy, którzy do nich przyjeżdżają. Po kilku miesiącach wtedy ten projekt został odrzucony od razu przez wszystkie państwa, nawet przez Francję, właśnie przez Austrię. Po kilku miesiącach wrócił jako projekt Komisji Europejskiej, popierany przez, forsowany głównie przez Niemcy, no a teraz Komisja Europejska de facto została sama na placu boju z tym projektem. Co w takim razie proponuje Donald Tusk? On proponuje przede wszystkim uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej, rozbudowę Frontexu, czyli agencji, która zajmuje się ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Czy to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść? Częściowo tak, dlatego że uszczelnienie granic miałoby ograniczyć ten napływ imigrantów, no ale rozbudowa już Frontexu to jest de facto pomoc imigrantom. Paradoks polega na tym, że Frontex, te łodzie Frontexu, które wyławiają tych migrantów z różnego rodzaju łodzi, na których oni się znajdują na Morzu Śródziemnym, po prostu przywozi ich do Europy. Tak? Te statki Frontexu czy krajów, które patrolują Morze Śródziemne, przywożą ich przede wszystkim do Włoch i do innych krajów w mniejszym stopniu, czyli inaczej mówiąc pomagają w cudzysłowie imigrantom dostać się do Europy, pomagają tym grupom przestępczym, które ich werbują do tej imigracji, więc myślę, że tu jest klucz. Trzeba po prostu zmienić podejście, to znaczy nie, że ci, którzy są wyławiani, to są odsyłani od razu do Europy, tylko tak jak to wynegocjowali Włosi, zresztą o czym już wiele miesięcy temu ja też mówiłem, że trzeba w Afryce Północnej, do Afryki Północnej po prostu ich powrotem odstawić, tam stworzyć za pieniądze unijne obozy kierowane czy zarządzane przez wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, tam poddawać ich weryfikacji, ci, którzy rzeczywiście będą uchodźcami, wtedy w komfortowych, może niekomfortowych, ale ludzkich warunkach bezpiecznie mogli być przewożeni do Europy, pod warunkiem oczywiście, że przy tym nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Założę się, że gdyby wprowadzić taką zasadę i gdyby wszyscy wiedzieli, że którzy zostaną złapani na Morzu Śródziemnym będą odesłani do tych obozów, to liczba chętnych do takiej imigracji gwałtownie po prostu by się zmniejszyła na etapie samego werbowania do wypłynięcia. Może misją Frontexu powinno być zatrzymywanie tych uchodźców u wybrzeży libijskich chociażby. To tak paradoksalnie to nie zmienia sytuacji. Władz, chociaż trudno powiedzieć, które władze są obecnie przy władzy. Włosi wynegocjowali z rządem w Trypolisie taką umowę właśnie, że będą
wiecie co, gdyby ich przyjmowali z powrotem u siebie, natomiast to są tylko włoskie, tak, statki. Każdy inny, zgodnie z konwencją genewską o statusie uchodźców, no, powinien tych wyławianych jak gdyby przyjąć. Prawo morza też mówi o tym, że osoby, które przebywają na morzu w warunkach, na wodach międzynarodowych, w warunkach mogących zagrażać ich życiu lub zdrowiu, muszą być przyjęte na pokład statku, który się znajduje w pobliżu. No, a jeżeli jest to państwo bandery unijnej, no to powinno ich odstawić do swojego portu, z którego pochodzi, czyli do Europy. Te dwa elementy myślę, że są kluczowe tak naprawdę. Samo uszczelnienie granic, jak mówił Donald Tusk, to jest takie hasło często powtarzane, które jednak nie rozwiązuje do końca problemu. Kluczem jest to, żeby tych, których wyławiamy, nie odwozić do Europy, wyręczając przemytników, którzy ich wcześniej zwerbowali, a odstawić ich do, tak jak mówię, bezpiecznych miejsc tworzonych przez Unię w Afryce, w krajach Afryki Północnej, żeby tam spokojnie pod opieką lekarzy, dzieci z dostępem do nauki mogli czekać na weryfikację, czy rzeczywiście są uchodźcami. Tworzenie takich hotspotów czy obozów na terenie Libii chociażby. Na terenie Libii, ale nie tylko. Nic nie stoi na przykład na przeszkodzie, że stworzy takie obozy w Tunezji, które jest dużo bardziej stabilnym krajem niż Libia. I pozostaje jeszcze kwestia właśnie rozmawiania władz Unii, rozmowy ze strony władz Unii z państwami afrykańskimi, szczególnie z krajów, szczególnie z regionu Afryki Północnej i z nimi rozmawiania na temat właśnie zatrzymywania uchodźców, też dofinansowania częściowo tych krajów. No jeżeli Turcja dostała 6 miliardów, no to była to zachęta dla innych krajów, z których wypływa imigranci, żeby też się domagać środków finansowych od Unii Europejskiej.